kolejny mecz ekstraklasowy, w którym główną rolę w ofensywie odgrywają Polacy, bo wczoraj w Krakowi mieliśmy Myszorka, Makucha oraz Rakoczego i dzisiaj w Górniku mieliśmy chociażby Szymona Włodarczyka. Ale to zdecydowanie cieszy. No może nie kibiców Legii Warszawa wczoraj lub kibiców Radomiaka dzisiaj, ale wydaje mi się, że większość rodaków cieszy. Górnik Zabrze pewnie wygrywa na wyjeździe z Radomiakiem 3-0. Po dwóch golach młodego, żeby nie powiedzieć brzydko młodziutkiego Szymona Włodarczyka oraz jednym Nowaka. Jestem pewny swoich słów. Uważam, że mecz wygrał zespół lepszy, bardziej konkretny i to mimo lekkiej przewagi gospodarzy w pierwszych 10 minutach. W dalszych fragmentach tego meczu natomiast już Ślązacy rozdawali karty i wyglądali zdecydowanie jak drużyna. I muszę powiedzieć, że każde trafienie było dzisiaj ładne, ale najbardziej podobało mi się chyba to Nowaka, bo był to strzał z dystansu, praktycznie bez interwencji Kobylaka, o którym więcej będę mówił w części o Radomiaku. Praktycznie każdy u gości zagrał dzisiaj dobrze, ale mimo głównie rzucającej się w oczy genialnej ofensywy Górnika Zabrze, chciałbym zwrócić waszą uwagę jeszcze na genialną defensywę, bo cały blok obronny, zarówno Jensen, Janicki i Paluszek, zagrali jak monolit i byli wręcz nie do ruszenia. Wiadomo, że najlepiej dzisiaj zagrał chyba, jeśli chodzi o defensywę, Jensen, natomiast ja mimo wszystko chciałbym jeszcze tutaj wyróżnić Paluszka, ponieważ nie mylił się ten chłopak dzisiaj zbytnio. Poza samą defensywą chciałbym jeszcze pochwalić oczywiście Poldiego, który naprawdę sporo dzisiaj tworzył gry. Raz zresztą przecież asystował przy golu na 3-0. Dobry przy okazji bramkarz i Manech. No i co no, dzisiaj trójeczka, mogło być oczywiście znacznie wyżej, bo strzałów było znacznie więcej, jak chociażby sytuacja sam na sam Olkowskiego, no. To był grzech tego nie trafić. Czy chociażby strzał z dystansu Podolskiego, który praktycznie minął się z bramką na milimetry. Mówiłem, strzałów było więcej, ale tylko w zespole gości. Bo Radomiak natomiast zagrał dzisiaj kompletnie słabe spotkanie. I to tak całkowicie słabe spotkanie. A jest to dziwne, ponieważ dwa poprzednie występy tego zespołu były nie najgorsze. Bardzo mało sytuacji ofensywnych i bardzo słaba postawa w defensywie, ale najgorzej w tym bloku, mimo słabej prezencji obrońców, zagrał dzisiaj chyba bramkarz Kobylak. Bo to, jak ten piłkarz ustawiał się przy strzałach Górnika Zabrze, to po prostu było katastrofą. No może przy golu na 0-1 nie było tego zbytnio widać, ale już gol na 0-2, a już samo ustawienie przy golu na 0-3, no gdzie on w ogóle stał? Wiem, że zabrzmi to brzydko lub nawet okrutnie, ale no miał dzisiaj szczęście bramkarz Radomiaka, że skończyło się tylko na trójce. Zmiany Warchołów zresztą też niewiele wniosły do gry, a już sama niedokładność w rozgrywaniu piłki czy nieporadność w ofensywie no dodawała nieprzyjemnego odbioru tego spotkaniu. Po tym spotkaniu Górnik Zabrze jest 7 i ma 3 punkty w tabeli, natomiast zespół ten ma jeden mecz zaległy do rozegrania, a Radomiak jest 12 i ma 2 punkty w tabeli i ten zespół nie ma żadnego meczu do rozegrania zaległego. Ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka Tradaj, zapraszam was do obejrzenia poprzednich moich filmów, bo trochę ich nagrywam w ciągu tygodnia. I zapraszam was do posiadania dobrego humoru w tą ponurą pogodę, chociaż może u was jest lepsza. U mnie jest ponura. Zmokłem dzisiaj na rowerze, ale to już nieważne. Cześć!